Mieliśmy dosyć dużą przewagę, niestety ją roztrwoniliśmy. Ostatnio nam się przydarza dużo błędów własnych, w szczególności po naszej stronie siatki. No i tutaj też w końcówce as serwisowy na przewagę 24-23 troszkę nas dobił. Dwa ataki po naszej stronie. Nie byliśmy skuteczni na tyle, żeby zablokować właśnie Tarnobrzeg. Na tej pali jak się tam grało? To miało znaczenie, bo to jest taki chyba też specyficzny okres. Na pewno miało to znaczenie. Tarnobrzeg jako drużyna, atut tej małej hali. My na takich warunkach nie gramy. Po raz pierwszy raz przyszło nam się zmierzyć z tak małą salą i troszkę inaczej się wydawało nam grać tutaj, jak na dużych obiektach sportowych. Z jakimi nadziejami ten sezon, co byście chcieli powalczyć? Oczywiście celujemy w czwórkę i chcielibyśmy do końca dograć, zmieścić się w pierwszej czwórce pierwszej Ligi Podkarpackiej. Wydaje mi się, że mecz był dosyć wyrównany, aczkolwiek mieliśmy go pod swoją kontrolą. Na pewno cieszy wygrana, ponieważ w zeszłym tygodniu graliśmy mecz w Głogowie i tam pomimo naszej dobrej gry momentami popełniliśmy strasznie dużo błędów i dzisiaj staraliśmy się je wyeliminować, więc bardzo cieszymy wygranie 3-0, szczególnie na swojej hali. Pierwszy mecz w sezonie naszej hali. Po trzech kolejkach mamy 4 punkty, więc no, początek nie jest jakiś idealny, ale myślę, że jest całkiem nieźle. Ten trzeci set na pewno cieszy, charakter pokazali się, już się wydawało, że ten set będzie przegrany. Tak, w trakcie całego stagu mieliśmy drużynę Klimy, która już postawiła większe ryzyko na zagrywce. Nie grali już tylko takiej wprowadzenia piłki i spróbowali zagrać. Więcej odwagi mieli też w sobie Klima. Natomiast myśmy wyszli jacyś tacy troszeczkę rozluźnieni po tym wysoko wygranym secie. Aczkolwiek fajnie, że końcówkę udało się wygrać, bo na pewno to jest budujące. Co mierzycie w tym sezonie? Jak to wygląda? Jak się ten skład zmienił? Widać bardzo dużo nowych twarzy. Tak, jest dużo nowych twarzy, jest dużo chłopaków też. Wrócił Arek Bazan, który dzisiaj nie mógł zagrać na środku, który wraca po w sumie dwóch sezonach przerwy i ma nam pomysł w tym sezonie. Na pewno celem jest dla nas jak najlepsza gra. Postawimy sobie cel, żeby walczyć o czwórkę. Natomiast patrząc na przebieg tej ligi i różne wyniki już w tej chwili na samym początku sezonu, wygląda to, że będzie bardzo wyrównana, bardzo mocna i na pewno wiele drużyn, tak jak my, sobie stawia wysoko cele. Jeżeli o zawodników, na pewno przyszedł do nas nowy rozgrywający Kamil Zarewicz, który w poprzednim roku grał w Uniwersytecie Rzeszowskim. Przyszedł Marcin Rola na przyjęcie. Przyszedł Paweł Szabat, młody chłopak z AKS-u, który teraz skończył szkołę. Przyszedł Paweł Kasperkowicz, też libero z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wrócił właśnie Arek Bazan. Moment. No tak naprawdę dużo chłopaków jest z zeszłego sezonu, którzy tutaj zostali, ale jest kilka też wzmocnień.